That many guards in one place must be a whorehouse. Even better, it's the guards' monthly payroll delivery. A delivery of vegetables, more our style. Let the pro do the hard work, then it's easy pickings for us. That's disgusting. What was I thinking when I took a job in this scummy rat hole? Your ass. What? You pushed me, you drunken piece of shit. Thief! Thief! Raise the alarm! A thief got in! Alarm! Hi there. I'm the new accountant. Let the pro do the hard work. Smoking's bad for you boys. Real bad. Siemanko, z tej strony Borsuk, witajcie w odcinku z gry Styx? Chyba tak, nie pamiętam już nazwy. Gra niedawno co wyszła, więc tak myślałem sobie, że spróbuję w nią zagrać. Będzie to tylko jeden odcinek, więc jak będziecie chcieli, żebym, nie wiem, pograł sobie coś takiego, to wpadajcie po prostu na live'y. No wonder the greenskins ain't welcome around here. Gone, beat it, Rakash. Can't stand staring at your stupid face any longer. Bo ostatnio dość sporo gram na live'ach, głównie w Guild Warsa, ale też zdarza mi się w jakieś inne gierki, których jakoś nie będę wrzucał za bardzo na YouTube'a, chyba że coś ciekawego się trafi. Dobra. No i kłócam przecież cały czas. Dobra. Zgasić pochodnie pod E. Spoko. Zobaczmy, co to jest, bo jeszcze się nie bawiłem w tą grę. Więc jestem ciekaw, co tutaj będzie. Gra Kradanka, tak? Jak ja uwielbiam kradanki. Ogólnie jestem fanem gier typu Assassin's Creed. I choć mam możliwość właśnie tam jakieś zrobienia dywersji i tak dalej, to jednak wszystko siedzę... Aha. Wszystko robię po cichu, tak? I... Jak zobaczyłem tą grę, to pierwsze, co pomyślałem, to muszę w nią pograć. I tak sobie właśnie rzuciłem okiem, że mogłem też nagrać na YouTube'a, więc
pierwsze chwile będziemy mieć tutaj. Dobra, bo tak próbuję ogarnąć wszystko, co tutaj się dzieje. Żywiczny wzrok. Czekajcie, nie, tam nie dałem radę. Aha, tutaj mogę. Spoko. Dobra. Tędy. Ej, to jest fajne. Podoba mi się. O! Dobra. I'll come out there and take the controller, and you come in here and die. Painfully. Ej, fajne to jest. Lubię to. Będę w to grał. A live robię też na YouTubie, bo live robię w trzech miejscach. Na Twitchu, na YouTubie i na Hitboxie naraz. Tak więc... ja czemu się nie złapał? You are dead. No, I'm dead. You'll be out getting laid soon. Wait, lean in closer to the screen. Maybe not. Jezu. Ej, to jest fajne. To pewnie będzie później się powtarzało cały czas. Dobra, ale... Czemu on się nie zawiesił? Po prostu opadł. Nie ogarniam. Aha, bo ja muszę trzymać konkretny klawisz, żeby on się wspiął. Spoko. Nie ogarnąłem. Tylko teraz ja muszę trzymać do góry czy w bok? Bok. Dobra, mniej więcej ogarniam. Zobaczymy jak to... O, dość fajnie. W ogóle mam tutaj, widzę, że mam jakiś sztylet. Mogę z niego korzystać, czy tylko to jest do cichej eliminacji? Wszystkie elementy, które są luźne, mogą wydawać hałas z tego co widzę, więc będzie ciekawie. A gdzie ja mam teraz iść? Mam iść tam, ale jak? Czekajcie. Tędy jakoś? Chyba tak. Dobra. Aha, mam podświetlone wszystkie rzeczy, które mogą wydawać hałas. Spoko. Ruda żelaza. Czy ja tu mogę coś... W zasadzie jest chyba lekko trochę upośledzona, bo nie... Nie robi wszystkiego, co ja chcę. Dobra. Ale czekajcie, bo ja kółko zrobiłem. O, chyba nie tak miało iść. Ej, autentycznie kółko zrobiłem. Spoko. Jestem tylko ciekaw, jak ta gra sobie radzi z FPS-ami, bo ja ich nie widzę niestety. Co mi trochę utrudnia, bo nie wiem w ilu FPS-ach ja mogę nagrywać. Bo live'y i tak robię w 30. A nagrywać wolałbym w 60. Choć gra wydaje się płynnie chodzić. To nie wiem. Może tędy? Nie. Tutaj gdzieś? No tutaj gdzieś muszę to wejść. Czekaj, po tej linii mam się spuścić, a ja tam poleciałem na dół jak głupi. Dobra. Ogarniam. Zapis udany. Piasek umożliwia... Gaszenie pochodni na odległość. Spoko.
Na pewno się to przyda. No, mogę podnieść ciało. Nie chciałem ciało podnieść. A że tędy. Nobody ever taught you to put away your toys. Now this is the last time I'm doing it for you. Spoko. A tędy przejść nie mogę. Na dół? Chyba nie na dół. Tylko gdzie teraz? Czekajcie, bo tutaj mam możliwość spinaczki. Co ta spinaczka mi daje? Aha, bo mogłem zejść po prostu na dół i mogłem się spuścić po linii, jak ja to zrobiłem. Spoko. Tutaj muszę chyba wejść na górę, tak? Dobra. Gdzie teraz? Tutaj. No, jestem coraz bliżej, tak? Po linii muszę wejść. O, tylko teraz jak? Tu coś jest. Mogę tu jakoś... O, tu mogę wejść. Spoko. Ja wszystko rozumiem. To gdzie ta lina? Jeszcze wyżej muszę jakoś wejść. Tędy. Tędy. Mogę jakoś przez... O, mogę. No, i tutaj. No, weźmy sobie. Now that really does add life to infinity and beyond. Aha, bo tak jak ja wtedy zginę dwa razy, to mi po prostu ukradło to HP. Spoko. Jeszcze dość często będę ginął w tej grze. Mam takie wrażenie. Przytrzymaj W. Dobrze. Ale ja chcę tam, nie tu. O, tam właśnie chcę. A, że to tak działa. Spoko. Carnage has begun training recruits. Well, this is gonna be short and sweet. How long will two against one take? Mhm. Spoko. Czy ja mogę jakoś zwabić ich? Dobra. Tego ciała nie będę ruszał, jest nawet w miarę schowany. Żem sobie rzucił to krzesło, kurde. Dobra. Jest dobrze. Dajemy radę. Choć, kurde... Gra typowo skredenkowa. Jezu, jak mi tego brakowało. Neutralizing and annihilating all goblins to be eradicated. C-A-R-N-A-G-E. Crappy name. I must have been paying the guy who wrote it by the letter.
They're really scraping the barrel at the recruiting here in Shitville Thoban. Given the scum that live around here, better tear down these posters. Otherwise, this little toilet of paradise will turn into a real stinking hell. Okay. Dobra, muszę iść na górę. Jestem ciekaw, jak długo jest ten klon cały. Aha, dobra. Czyli nie muszę wszystkich zabijać. Dobra. Gear on this bench looks usable. With a few raw materials, I should be able to put together. O, coś mogę craftować. Jest crafting tutaj. No nie wierzę, że przeciwników bez zbroi pozwala odczepić żerandole. Potrzebuję 4 rud żelaza. Dobra. W 10 minut trzeba byłoby zrobić. Aha, im mniej zabitych, tym lepiej. Spoko. See what we found during the last raid? Yeah, nice one. I was sure it had disappeared since the fall of Akinash. Me too. We'll make a ton of money out of it. I hope you've stashed it somewhere safe. Of course. What do you take me for? I hid it in the old secret room. The one behind the bookcase. Pocket that! Why cockroach again? Can't stay. What? All hands to battle. We're okay now. I read the script, huh. And I know we get past this. So time. Lubię tam grę. Mogę jakoś zatruć tam jedzenie i lub wodę, tak? Tylko że gear on this bench looks usable. O, tylko że potrzebuję. You see what we found during the last raid? Yeah, nice one. I was sure it had disappeared since the fall of Akinash. A little green hot sauce. We'll make a ton of money out of it. I hope you stashed it somewhere safe. Of course. What do you take me for? I hid it in the old secret room. The one behind the bookcase. Shh. Why not just shout it from the rooftops? A hiding place behind a bookcase. Talk about originality. Dobra, jedzenie jest zatrute. Jak działa zatrute jedzenie? Tak działa zatrute jedzenie. Spoko. It's my lucky day. The casket distribution list. A to to zabija. To dlaczego tam było napisane, że przez kilka sekund tylko? Nie ogarniam. Ogólnie nie powinienem zabijać. Z tego co zauważyłem. No ale przecież zrobiłem to bezszelestnie. Dlaczego on mnie usłyszał?
Nie powinien mnie usłyszeć. W sumie upadające zwłoki. No ale... To tam by się przyjmował, nie tędy. Tu upadł gościu. Tam muszę dotrzeć. Tam mam coś zedrzeć. Weźmy sobie to, zróbmy od razu. Skoro tu jesteśmy. Od razu zapis nam poszedł. I tam też było coś do zdarcia. Dobra, jakby to przejść tam, na tą drugą stronę. Tam jest coś. Czekajcie, bo ja teraz tędy nie wejdę. Ale tu jest czysto. Wymagany wytrych. Fuck. To tak nie pójdzie. Dobra, tylko ja się teraz tak nie przedostanę w takim razie, bo tutaj oni są. No pułapka już nie działa. Jakby to zrobić? Można i tak. O, dobra. To mi nie jest potrzebne. A tutaj muszę mieć wytrych, żeby tędy wejść. To też tędy nie pójdzie. Kurde, łatwo się tu pogubić. Jak będą tak bardzo otwarte lokacje, to faktycznie może być problem. Dobra, więc nie musiałem tutaj wchodzić. Niepotrzebnie to zrobiłem. Lol, w ogóle ile tu rzeczy jest. Ło, ja muszę częściej używać tego wzroku całego. Szkoda, że nie może być odpalone cały czas. To byłoby fajne. Dobra. No tu mogę się ukryć. To nie. Dobra, tędy mogę iść. Może poczekać, on już pójdzie stąd. Tam jeszcze ruda jest. Ale powinno być coś takiego jeszcze, jak na przykład gwizdanie czy coś takiego, albo nie wiem, rzuceniem kamieniem gdzieś. To wtedy byłoby dobre, bo wiecie, jest możliwość zmyłki i tak dalej, i tak dalej. A faktycznie była tam zwrócenie uwagi, ale to musiałem wypić jakąś miksturę, której pewnie i tak nie da się zdobyć jakoś łatwo. Dobra. Będziemy zabijać. Czemu nie? Jak to się używało tego wzroku? Tutaj. Jest tam ktoś? Jest dwójka strażników na końcu. Ale to i tak potrzebuję tego wytrychu. To tędy nie przejdę. Będę nasiał tędy. Have you seen the posters?
Carnage is recruiting. Their squad's hunting. Yeah, insectów? It'd be a good way to get out of this shithole. I don't think I'm made for the job. Those things scare the hell out of me. Yeah, it's true. You wouldn't last a day. And there's some real hard cases in the squads. Nie wiem, co robią te różne rzeczy. Tam będzie łaził dookoła. Nie tak to planowałem, ale się udało. No nie! I want a percentage on your best goblin population. Skąd wiedział? Ale dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, jak chcecie, żebym grał dalej. Znaczy będę grał dalej, ale jeżeli chcecie oglądać, to wbijajcie na live, będę na pewno z tego nagrywał. Robił live z tego, bo to jest naprawdę mega fajne, tylko że muszę się wczuć w to. No i tak, i mam nadzieję, że mi się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i słyszymy się chyba na live'ie. Nie wiem, jak uważacie. Trzymajcie się, cześć.